Uwaga, mamy challenge. Mamy 100 zł i idziemy na zakupy spożywcze. Zobaczcie, co kupimy. Co my ogólnie potrzebujemy? Coś na śniadanie na jutro, coś, jakieś warzywa na obiad, jajka i jakieś takie rzeczy. Także zobaczymy, co uda nam się kupić. Okej, najpierw bierzemy awokado, $1.30. Jakieś takie ładniejsze wybiorę. Takie, może to? Awokado macie w ogóle tak fajnie pogrupowane, że te jedz za 2 do 4 dni, te też. A tutaj właśnie po drugiej stronie jedz za 1 do 2 dni. Tutaj 2 do 4 znowu. Mega. Bierzemy 3 pomidorki. Fajnie, bo w ogóle jak to stoi w takich tych. Nie mamy pomidorków, więc bierzemy 3 pomidorki takie. Ok, jednak znaleźliśmy tańsze pomidorki, więc weźmiemy tańsze. 4,90 za kilogram. Bierz. Czyli za tyle pomidorków $1.77. Ok, bierzemy jeszcze 3 bananki. Banany są obecnie za 4,50 za kilogram. 2,96, to drogo trochę. Uznaliśmy, że weźmiemy sobie fasolkę na obiad. 3,90 za kilogram. $1.39 za tyle fasolki. Bierzemy kurczaka, mamy $10 za kilogram, my bierzemy tyle. Pierwszy z kurczaka, tak jest, tylko pierwszy jemy. Tutaj bierzemy ten chleb, jest za $5, taki bardzo dobry, już go jedliśmy. Ej, patrz, jest, połamał się. A, pokrojony jednak. Taniej się da ogólnie wziąć, na przykład taki mniejszy tutaj jest, za 3,25, no ale wiadomo, jest mniejszy. A poza tym to tylko te tostowe, takie niedobre. O, właśnie te tostowe. No, możecie mieć taki bochen za 3,50, ale co to jest? 2,70, tak? O, tutaj nam za 2,70 taki, ale my nie lubimy bardzo go. Tu mamy jajka, możemy oczywiście kupić 12, więcej. My kupujemy zawsze te free range i weźmiemy te w 6, kosztują 4,20. Tutaj są ryże, najtańszy jest ten tutaj, 1,80 za kilogram. Bierzemy, ojoj, nie spadaj. Można oczywiście większe paki kupić i jeszcze większe. Idziemy. Ale nie ma tu w ogóle ryżów w tych torebkach, takich, że wiecie, plastikowa torebka, wsadzacie i gotujecie. Są tylko takie ryże, co ogólnie jest dobre, no bo słyszałam, że ten w torebkach to nie jest dobry. No i przydałoby się ten ryż czymś zjeść, więc jakiś sos. Tikka masala. 3,50. Bierzemy gnioki, tutaj są za 3,25, takie ładniutkie. No i gnioki zjemy z pesto, więc bierzemy tu pesto. Najtańsze jest za 1,95. Takie o. Ma nawet bazylię na drugim miejscu, jest ok. No i mamy total wyszedł $39. Z tych zakupów zrobimy 3 obiady i 2 śniadania dla 2 osób. Także nie jest źle. Witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Po zakupach jesteśmy już i teraz, jako że w poprzednim vlogu działo się bardzo dużo, w tym vlogu opowiemy Wam o kosztach życia. Zanim zaczniemy mówić o naszych kosztach życia tutaj, chciałam jeszcze Was serdecznie zaprosić na inspekcję, na które pójdziemy zaraz po tym, jak powiemy, ile kosztują nas różne rachunki. Pójdziemy na inspekcję do 3 mieszkań, mieszkania prawdziwe, prawdziwe mieszkania na wynajem. Będą przydziały cenowe od $475 za tydzień do $730 za tydzień. Zobaczymy 3 mieszkania, także zostańcie. Na początku tylko taki mały disclaimer. Pamiętajcie, że wszystko, o czym mówimy tutaj w tym vlogu, jest tylko i wyłącznie związane z nami. W tym, w takim znaczeniu, że jeżeli mówimy o rachunkach, są to rachunki na 2 osoby, bo jesteśmy sami, nie mamy dzieci. Jeżeli mówimy o na przykład kosztach mieszkania, no to my mieszkamy ile od centrum? 10 minut gdzieś samochodem, 15 minut autobusem, więc całkiem tak blisko. Na pewno robi to swoją różnicę. Tak, więc w wielu aspektach trzeba to brać pod uwagę. Nasze mieszkanie ma 2 pokoje, 2 łazienki, więc to też, jeżeli chodzi o rachunki, to też ma znaczenie. I tak, zaczynamy. I zaczynamy od rachunku. Jakie mamy rachunki? Dokładnie. Z tego, że my nie płacimy za gaz, mamy tylko prąd w mieszkaniu, to płacimy, od kiedy tutaj mieszkamy, $100 gdzieś miesięcznie za prąd. Internet kosztuje nas $60 za pakiet 100 megabitów na sekundę z nieskończonym internetem. To wszystko na miesiąc. Dokładnie, to wszystko na miesiąc. Za telefony, oczywiście w zależności od tego, jaki się weźmie, jaki pakiet,
My za pakiet 100 GB płacimy na osobę $59, co jest całkiem w porządku chyba. Z telefonami jest tak, że są dwie główne sieci komórkowe, jest Telstra, jest Optus i potem są inne firmy pod nimi, które po prostu używają ich sieci. I po prostu te firmy są często tańsze, ale nie ma dostępu do pełnej sieci, dlatego lepiej iść z Telstrą i Optusem, ale wtedy trzeba trochę więcej płacić. No. Jeszcze jest Vodafone, ale o nich nikt nie pamięta. Jak jest zresztą. No i do tego dochodzi oczywiście jeszcze woda, za którą płacimy mniej więcej $32 miesięcznie, z tego jak dostaliśmy rachunek. I poza tym nic już, bo nie ma tutaj czegoś takiego jak czynsz, czy podatek, jakieś dodatkowe od mieszkania, więc oczywiście dochodzi do tego rent. No tak, i my za mieszkanie płacimy $625 tygodniowo, bo tutaj najczęściej, jak zobaczycie, ceny gdzieś będą podane za tydzień. Też wypłaty są tygodniowo, więc ma to sens. Tygodniowo albo tam za dwa tygodnie. Ale jeżeli chodzi o energię, to też my na przykład nie używamy dużo klimatyzacji, czy w zimie nie używaliśmy dużo ciepła, teraz nie używamy jeszcze dużo zimna, jeszcze pewnie nadejdzie ten czas, kiedy będziemy, ale na razie w sumie no, nie używamy tak czegoś. Wiatraków dużo używamy. Wiatraków dużo, tak, dokładnie. Więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli tutaj w przypadku, kiedy mówimy o cenach. Witamy. Jesteśmy w drodze na pierwszą inspekcję. Już spóźnieni, bo ciężko było zaparkować. Także już pierwszy minus. Drugi. Jest to przy bardzo tłocznej ulicy. Głośno. I nie możemy na razie tego znaleźć. No znaleźliśmy ten numer, ale nie możemy znaleźć mieszkania, bo to nie jest mieszkanie. Tutaj jakieś okna są, chyba trzeba właśnie tu zejść i coś będzie. Tutaj mamy pierwsze. To jest chyba jeden pokój. Tutaj. Aha, pani powiedziała, że to było kiedyś biuro w ogóle. I to jest właśnie, to jest dosłownie ta ulica głośna. Taki widok. Tutaj jest łazienka. No takie wiecie, no. Takie osenie. To jest kuchnia. Pozerwa, jest. Dostępna teraz, tak? To są dwa pokoje, jedna łazienka. No a z zewnątrz to wygląda tak. No także za taką cenę. Ale trzeba przyznać, że jesteśmy 8 minut od centrum miasta. Autem. Także no to było najtańsze, jakie znalazłam, żeby była inspekcja. Te inspekcje to jest po prostu... Jest mieszkanie, podany czas i ja się rejestruję, że przyjdę o tym czasie, no i inni ludzie też są, wiadomo. To było najtańsze, jakie znalazłam. My w sumie chyba tańszego nie oglądaliśmy. Czy oglądaliśmy tańsze wcześniej? Za 450 chyba jeden oglądaliśmy, ale szczerze mówiąc, no był w podobnym stanie. Od razu tylko chcę zaznaczyć, że ten dom jest bardzo blisko miasta, dlatego też jest taka cena za tak niewiele, że tak powiem. Bo na przykład dalej od miasta, 30-40 minut autem od miasta, da się wynająć za $500 domy i będą wyglądały ok. Także bierzcie pod uwagę, że to jest wszystko dlatego, że to jest blisko miasta. Przyjechaliśmy na kolejną inspekcję. Patrzcie, jakie pająki. To nie jest ten dom. Trzeba zamknąć auto. My gdzieś tam idziemy. W tym chyba czerwonym budynku, bo tak po zdjęciach wnioskuję. Jeszcze nie widać kolejki ani nikogo, także zobaczymy, ale tak wygląda okolica. Widzicie, zielono, ładnie, fajna taka droga, cichsza. Tutaj ładne też takie budynki. Idziemy. Się rozpadało, ale to obecne, do którego idziemy, ma dwa pokoje, dwie łazienki. Kosztuje 650 za tydzień, czyli o 25 więcej niż płacimy my. Też za dwa pokoje, dwa łazienki. I jedno miejsce parkingowe. I zobaczymy. No i się rozpadało w ogóle, co to ma być. No tak wygląda ten budynek. Tutaj chyba czekać, co? Z tymi inspekcjami to nigdy nie wiadomo, gdzie czekać. Na wejściu karaluch. I wchodzimy.
No i tak to wygląda w środku. Tutaj mamy mega małą kuchnię. Oczywiście ktoś tu mieszka, teraz tylko nie ma tej osoby. Tutaj ciekawe, czy pralka ich, czy nie. Duży balkon. Fajna podłoga. This one was 650, right? Yes. Tutaj jest jeden pokój na sypialnię. Takie okno, tutaj okno na ten. Łóżko raczej ich. Idę tutaj pani, co tu zostaje? Is anything remaining in the property or is it completely unfurnished? Like this property is not just without furniture. Yeah. Without furniture, yeah. Okay. Yeah. But just only have the washing machine and the dryer, they were okay. Including that. Okay. Więc pralka i suszarka zostają. Z balkonu taki widok, jak widać, bardzo spokojna dzielnica. Nie ma drogi za balkonem, znaczy no jest, ale taka nieruchliwa, więc będzie cicho. Spoko, fajnie wygląda. Ale niektóre rzeczy są w słabej kondycji. Tutaj mamy... Tutaj mamy pokój drugi. Z szafą wbudowaną, ale taką małą, mniejszą niż my. I tutaj co jest? Tutaj balkon. I tutaj łazienka. A no tak, i ta łazienka, ten pokój ma łazienkę tutaj. Tylko. I tutaj ma taką walk-in closet. Tutaj. No ogólnie spoko wszystko. Nienawidzę tego dywanu. Kto robi taki dywan? A tak wygląda przedsionek. Jest winda oczywiście. Nasze wrażenie? Wolimy nasze mieszkanie. Zdecydowanie, jest też tańsze. I tańsze, tak. Także tak, poprzedni był 20 minut od miasta, $650. Obecny, do którego właśnie przyjechaliśmy, za którego zaraz pokażę, $730. Również 20 minut od miasta i to są wszystkie dystansy autem oczywiście. Ale ten, 3 pokoje, 2 łazienki, 2 miejsca parkingowe. Także zobaczymy, jesteśmy tu bardziej, nie ukrywamy, z własnej ciekawości, jak po prostu będzie to wyglądało. Aha, jeszcze oprócz są 3 pokoje, study room i 2 łazienki. Także oby nas pan w ogóle wpuścił do domu. Się chyba nie ubraliśmy odpowiednio na taką okazję. Tak to wygląda z zewnątrz. Tam to jest tamten dom. Ten tutaj. Wszystkie wyglądają tak samo ogólnie. No ale w sumie słabo, bo faktycznie przy ulicy i tak widzę, że przy takiej ulicy, przy której faktycznie jeżdżą te auta. No tak jak na przykład to, które teraz jedzie we mnie. Tak to się nazywa. Widać, że takie bardziej, wiecie, poważne. Tutaj wchodzimy. Jest taki fajna bardzo przestrzeń, ale coś tego farbą coś wali. Kurczę, tutaj jaka kanapa, taka półokrągła. Fajna tutaj przestrzeń tarasowa, taka cicha. Na przestrzeni dużo jest. Uj, ja patrz, spiżarnia. Ja chcę tu. No fajna. Tutaj jest zaraz jedna łazienka. Tutaj garaż. I na górę tutaj jakiś schowek jeszcze. Mówię tak cicho, bo profesjonalizm, nie? Tutaj taka przestrzeń fajna do zabawy. O matko, ile to jest pomieszczeń. Tutaj jeden. Tutaj co jest? Pokój dziecięcy, akurat oni mają. Bo tutaj łazienka kolejna, a oddzielnie łazienka i ten. Tutaj dla dzieci kolejny pokój. Boże, jaka duża tam. Tutaj wiatrak. I co tutaj? Główna sypialnia, tak? Szafą. A co tu jest? Aha, szafa. Duża przestrzeń po prostu, ale szczerze mówiąc, tylko nie urywa.
stwierdzamy, że moglibyśmy tu mieszkać. Ale drogo trochę, no ale... Trochę tak. No fajnie. Ale widać, za co się płaci, nie? Jakby. No, zdecydowanie. No. Także tak, wszystkie inspekcje zakończone. No wiadomo, to najdroższe nam się podobało najbardziej, ale mam nadzieję, że wam się również podobały mieszkania, które widzieliśmy i zakres mieszkania, jakie widzieliśmy. I teraz wracamy. O Boże. No dach. Przy okazji Patryk odkrył, że mamy pełno mrówek na aucie. Tutaj, tam. Czemu, to ja nie wiem. I wróciliśmy z inspekcji. Teraz Patryk powie o swoim ulubionym koszcie życia, czyli o samochodach. Samochody ogólnie wydają mi się tutaj troszkę droższe. Zaraz pokażę kilka przykładów, porównując cenę Polski właśnie z Australią, więc będą one gdzieś tutaj. Poza tym oczywiście dodatkowy koszt, który przychodzi z samochodu, to jest właśnie OC, które jest ubezpieczeniem właśnie osób trzecich. Na nasz samochód kosztował nas on jakoś $450 za cały rok. No i to właśnie jest taka najmniejsza ochrona jakby od wypadku, że tak powiem. Oczywiście ubezpieczenie można dokupić sobie dodatkowe i na nasz samochód to wychodzi $90 na miesiąc mniej więcej. Ale to się bardzo różni od wieku kierowcy, gdzie się mieszka, jaki samochód. I wiem, że znajomy płaci powiedzmy 2,5 czy nawet $3000 na cały rok. Więc tak. A co jeszcze ważne jest w samochodzie? Paliwo. Paliwo tutaj jest całkiem tanie. Ceny się bardzo wahają i tak pomiędzy $1.70 a $2.20. Więc no, warto tankować, jak jest taniej, żeby sobie cały bak i tego. Bo wahania są bardzo spore i bardzo częste. Ale też bierzcie pod uwagę, że widziałam taki inny youtuber, teraz jeździ po Australii vanem i na przykład on pokazuje ceny paliwa w różnych częściach i one się od siebie też bardzo różnią, także to zależy. My mówimy o Brisbane, Australia i co my tam tankujemy? My tankujemy E10, czyli nie wiem, czy teraz jest w Polsce, ale wiem, że w Anglii to weszło, więc to normalna benzyna. A teraz kolejne przyjemności, więc już pokryliśmy te główne filary, czyli wynajem mieszkania, żywność i rachunki. Tyle jeszcze. No i samochód jeszcze pokryliśmy, tak. A teraz jedzenie na mieście. Tutaj podzieliliśmy to na takie trzy jakby kategorie, wiadomo, śniadanie, lunch i obiad. No i mamy tak, śniadanie. Tak, śniadanie kosztują nas, z reguły jak wychodzimy, $25 do $30 na osobę. Ale w tym wliczamy kawę i całkiem taki większy posiłek, bo oczywiście zawsze można iść na mniejsze śniadanie i wziąć sobie kawę i croissanta. Wtedy tam wychodzi od $10 do $15 mniej więcej. Zależy, co się chce i gdzie się pójdzie. No tak, więc to mówimy, jest takie normalne śniadanie. W dość takich normalnych miejscówkach tutaj, które są na każdym rogu. Jeżeli chodzi o lunche, to lunche różnie też zależy oczywiście od tego, co sobie weźmiecie. Ja na przykład ostatnio byłam na takiej wietnamskiej bułce banh mi z kolą i zapłaciłam $15. No a ty wychodzisz i płacisz 20-25? No 20-25, w zależności gdzie pójdę i czy piwo, czy na piwo idziemy z chłopakami, czy coś. Oczywiście, no a to tak jak wszędzie. Tak. Poza tym obiady. To tak samo jak lunche zresztą. Wydaje nam się, że tak mniej więcej wychodzą $30 w górę, jak chce się na takie coś większego pójść. Z przystawką też to wiadomo. Tak, z przystawką i właśnie, no jak się chce iść do porządnej restauracji i tak dalej, to oczywiście te koszty będą szły do góry. Tak, no a i też taki dobry obiad. No i też wiadomo, jak się na przykład chce wliczyć alkohol, to też automatycznie idzie bardzo do góry, bo alkohol jest tu po prostu drogi. Trzeba brać to pod uwagę. Dokładnie. A jeszcze fast foody. Porównamy teraz tutaj, ile kosztuje Big Mac w Australii, ile kosztuje w Polsce, więc sobie zobaczycie porównanie. Ogólnie nam się wydaje, że ceny są podobne. Całkiem podobne, może tutaj troszeczkę drożej jest. No a jak już poszliśmy na tego fast fooda, to trzeba iść na siłownię, żeby to spalić. Siłownie są przeróżne tutaj. Siłownia jest na każdym kroku. Wokół naszego domu są jakieś 4 chyba. Przerażające, jak dużo ich jest. Naprawdę. Tyle, co po sobie dronek. I siłownia jest przekrój cenowy, też jest wielki. Najtańszą widzieliśmy za $77 za miesiąc. To jest taka po prostu sieciówka, mała siłownia, no nie ma za dużo do zaoferowania. Mała siłownia, dużo ludzi z reguły, często chyba przez studentów mi się wydaje używane po prostu. Może tak.
Potem mamy taką średnią kategorię, gdzie one dochodzą do 100 dolarów tak, za 100 miesiąc. Dolarów. To już jest większa siłownia, też 24 na dobę, już nowszy sprzęt tak dalej. No a potem mamy jeszcze ten wyższy pułap, gdzie ceny dochodzą do 195. W tym mamy już różne zajęcia, na przykład reformer, pilates reformer, inne pilatesy, jogi, wszystko takie inne. To jest wszystko wtedy wliczone. Ale można jeszcze o krok wyżej. Najdrożej, jak widzieliśmy, siłownia kosztowała 450 dolarów za tydzień. Za miesiąc, przepraszam. No i wtedy są baseny, sauny, jacuzzi. Jacuzzi, ogólnie siłownia ma niańki dla dzieci, jak rodzice chcą przyjść poćwiczyć, niańki dla psów. Masażery na nogi, wszystko tam jest. Wszystko po kolei, krioterapia, tam były spa, różne nie spa. Cokolwiek można sobie tak naprawdę wymyślić. No ale nie dziwne, trzeba swoją cenę za to zapłacić, tak? Dokładnie. Tak. A na koniec, jak już poszliśmy na siłownię i coś nam się stało, to musimy iść do lekarza. No i ten lekarz. Tutaj ogólnie ta służba zdrowia to ona jest prywatna, czy nie? Ona jest jakby półprywatna tak naprawdę. Jest to krajowa służba i nazywa się ona Medicare. Tak? Medicare, tak. I to jest po prostu tak, że każdy tutaj rezydent lub obywatel ma po prostu ściągane przed tym, jak dostanie wypłatę, ma ściągane pieniądze, które idą na te Medicare. No i to jest ok, wtedy oni po prostu mają swoją Medicare kartę i jak muszą iść do lekarza, pokazują tą kartę. I teraz są dwa rodzaje. Są niektóre takie, że na przykład lekarz weźmie od ciebie opłatę i wtedy ty musisz i oni ci oddadzą pieniądze, albo ty musisz, albo od razu po prostu zapłacą za to i ty nie musisz płacić. Ale jak jest się na takiej wizie jak my, czyli na wizie, która nie pozwala na razie na stały pobyt, to wtedy jest już troszeczkę inaczej, bo trzeba sobie zapewnić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Dokładnie. No i one wtedy już kosztują różnie. Od najtańszej, jakie widziałam, dla pary, czyli dla nas dwójki, kosztowały 100 dolarów, no ale tam pokrycie to było bardzo małe, tam mało co było pokryte, jakby troszeczkę tak no, niebezpiecznie aż się czuć na takim ubezpieczeniu, bo a co jak coś się stanie, prawda? Nigdy nie wiadomo. No właśnie. Więc my patrzyliśmy na ubezpieczenie dla nas, dla dwójki już za około 300 dolarów i tam już było większość rzeczy pokryte, poza takimi jakimiś tam największymi przeszczepami chyba różnych organów, to nie było pokryte. Tak, chyba nie było potrzebne. Oby, tak. Ale tak, to też trzeba brać pod uwagę, że ubezpieczenie zdrowotne, bo jak tu przyjedziecie, to pewnie będziecie na wizie work and holiday albo na tymczasowej pracowniczej, tak jak my. I my będziemy, jeszcze nie jesteśmy. I będziecie je potrzebować. No i dobrze, to by było na tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeżeli macie pytania odnośnie jakichś innych cen, albo jeżeli mieszkacie w Australii i macie na przykład za coś płacicie jakąś bardzo inną kwotę, dajcie znać w komentarzach. Cześć.